Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji. Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio, nie wierzę. Daj mi spróbować. Zgadza się. Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto. U mnie też. No to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie wie, ale tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawię ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy klosze z zamkniętymi oczami. W ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Alex zje z przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, Barbie? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Spryskiwacz mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Nie! Ugasiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ale ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy. To mi się podoba. Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę. A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady. Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona. Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt. Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to! Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować. Nie ma mowy. Poradzę sobie bez ciebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Chci w wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kolę. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz, co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z koli. Jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem chciwy.
Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo beze mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa. I pewnie jest bardzo kłujący. Aj, to prawda. Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem, można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje. To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. O rany, mój kaktus nie ma już igiełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać. Jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi w jedzeniu, trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to, co najsmaczniejsze? Sok! Fu, to ohydne! Też chcę spróbować, daj mi! Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz zwymiotuję! Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Spadaj. Chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Alex, proszę bardzo. Tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A, to karaluch. Spadaj stąd. Fu, co za ohyda. To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie. Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść, uciekaj. Uff, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobisz zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne, powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Czemu mnie tak sfotografowałeś? Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi, bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. Nie ma problemu, zgadzam się.
Kocham swoją pracę. Można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdejmuj spodnie. Nie, nie, lepiej zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. Oto i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrz, Andy, przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot. A mój kolega to... Dobra, troszkę się pomyliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty. Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej idź po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Zaraz zjem coś pysznego. Skąd tu się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie. Ojej, chyba nas zauważyła. Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy uciekać. Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć, przyszłam, żeby posprzątać. Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz KitKata? Mam jednego. O, bardzo dziękuję. Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. Wiadrze? Tam nic nie ma. Kurczę, co robić? Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj. Przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam 3 złote rybki. Rybki? Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je... A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko okej. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak stop. Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść. Szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy, mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? A, jasne, dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Andy'ego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić, w ten sposób trzeba wkręcić żarówkę.
Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? Zanim będzie za późno, musimy stąd biec. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka, trzeba ją wsadzić do celi. Ojej, no właśnie widzę, że od dawna próbują ją złapać. Proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto i on. Nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel, to Fredka. One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć. Biedne zwierzęta, biedna ja. Co tu się dzieje? Chwileczkę. Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Hej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fredka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak was dogonię. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego. Przepuść mnie, przyniosłam jedzenie dla więźnia. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo ostatnio mieliśmy tu jednego z Fredką. O czym pani mówi? Jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka? Jestem taka głodna. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od 2 godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel, to jest królik. A ja potrzebuję... Cicho, nadchodzi policjantka. Mam was, to znowu wy i znowu zwierzęta. Co? Jakie zwierzęta? Pod kloszami, one tam są. No tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się. Wydawało? Nie, znajdę go, wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem, po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik, udało mu się wskoczyć pod czapkę. Stop! Dokąd zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Andym. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście, zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. Łap go, on ucieka. Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w zoo? Ej, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana. To chyba szansa, żeby dać Andy'emu wolność. Klucze są tutaj. Możesz mnie wypuścić? Tak, już. Zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Wydaje mi się, że wiem, jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia.
Co ty tu robisz? Nic takiego, ja tylko tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem. Czyli mogę wrócić do domu? Nie ma mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w zoo. Za to też przydałoby ci się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić. A ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę. No, zaraz będzie coś ciekawego. Hej, babciu, nie śpi. Dobra. Oto pierwsze zadanie, naleśniki. No co tak siedzicie? Gotujemy. To moja specjalność. Nie traćmy czasu, moja wnuczka od dawna jest głodna. Włączamy kuchenkę. Bierzemy chochlę. Wlewamy ciasto. I smażymy. To naprawdę proste. Oto i pierwszy naleśnik dla mojej wnuczki. Co to ma być? W ogóle nie macie wyobraźni. Zrobię najbardziej kolorowe naleśniki dla mojej młodszej siostry. Podoba jej się mój pomysł. Nalewamy. A teraz dodajemy trochę koloru. I jeszcze trochę. Dobrze mieszamy. No, to wygląda naprawdę fajnie. A teraz na patelnię. Myślę, że jest gotowe. Szybko na talerz, zanim się spali. Zrobię naleśniki w każdym kolorze tęczy. A ja przyozdobię naleśniki masłem i syropem klonowym. Co za uczta. Jakie piękne, takie kolorowe. Dodam do nich pianki marshmallow i na pewno wygram. Co za pyszności. Już mi ślinka cieknie. Rewelacja. Okay. Dodam jeszcze kolorowej posypki i można podawać. Wyszło super. Dzieciom nie wypada jeść tyle słodyczy, więc moje danie przyozdobię jajkiem. Bierzemy garnek z wodą i stawiamy go na kuchence. Teraz robimy wir i wrzucamy surowe jajko do wrzątku. To cała tajemnica. Do naleśników dodam jeszcze troszkę szynki i ozdobię sałatą. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ostrożnie wyjmujemy jajko i układamy je na wierzchu naleśników. Na koniec posypujemy pietruszką i jesteśmy gotowi do podania. Wspaniale! Fu, co za ohyda! Skończyliście? No to próbujemy! Wow, wszystkie wyglądają tak apetycznie. Ale zacznę od tych. Są całkiem smaczne. Wow, jakie kolorowe. Też są dobre. To zdecydowanie mój faworyt. A co my tu mamy? Fuu, to okropne. Nie będę tego jadła. Kolorowe naleśniki zwyciężyły. Są naprawdę dobre. Yeah! A teraz chcę pizzę. O tak! Robi się. Nic prostszego. Na początek wykroję kawałek ciasta. Biorę koncentrat pomidorowy i rozsmaruję go na naszej pizzy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Jak dobrze, że mój pędzelek jest zawsze pod ręką. Gotowanie z nim jest o wiele szybsze. A teraz ucieramy ser na tarce. Będzie pysznie. I na koniec bierzemy peperoni. Pizza już prawie gotowa. A co ty tu robisz? Oj! Ups. Ale z ciebie flejtuch. Ech, moja pizza przepadła. Co? To dla mnie? Dziękuję bardzo.
Mam pomysł. Zrobię pizzę na słodko i będzie najfajniejsza. Okej. Zamiast sosu dodam krem marshmallow. Ta pizza będzie pyszna. Co my tu mamy? Skittles. Przydadzą mi się, użyję ich do nadzienia. Idealnie. Muszę wymyślić coś nietypowego. Wiem. Pomaluję moją pizzę na czarno. Dodam trochę barwnika i dokładnie go rozsmaruję. Pomoże mi w tym pędzelek. Podstawa do mojej czarnej pizzy już gotowa. A teraz biorę sos pomidorowy i rozprowadzam go równomiernie na cieście. Właśnie tak. Wychodzi całkiem nieźle. Oczywiście, co to za pizza bez sera? Nie będę go żałować. Bingo. Pozostało tylko dorzucić dodatki. Myślę, że owoce morza będą idealne do takiej nietypowej pizzy. Po prostu pięknie. Nasi kucharze są gotowi wysłać swoje pizze do pieca. I gotowe. Gorąca pizza idzie prosto na stół. O nie, co się stało z moją pizzą? Jest zrujnowana. A z moją jest wszystko w porządku. Co za aromat. No to czas próbować. Ojej, co to za dziwna pizza? Jest czarna? Dlaczego są na niej muszelki? Wow, jaka kolorowa pizza. Spróbujmy. Jest dziwna, ale może być. Co mamy dalej? To moje ulubione pepperoni. Jakie to dobre. Ta pizza jest zwycięzcą. Dziękuję. Smacznego, moja droga. Teraz mam ochotę na lody. Dla mojej wnuczki zrobię najpyszniejsze lody. Oczywiście dodam do nich ciasto. Już sobie wyobrażam, jak bardzo spodoba jej się mój deser. No to zaczynam. Najważniejsze, żeby każdy kawałek drobno posiekać. Biorę więc łopatki i zaczynam jak najszybciej rozdrabniać ciasto. Co tu się dzieje? Dlaczego jestem cała w biszkopcie? No kochany, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Przepraszam, babciu, trochę mnie poniosło. Lody? Co może być prostszego? Zrobię najlepsze lody na świecie. Będą wspaniałe. Zresztą jak zawsze. Czas dorzucić trochę dekoracji. Zetrę na tarce troszkę skórki pomarańczowej. Przecież wszyscy uwielbiają pomarańczowy kolor. No i oczywiście dorzucę listek mięty. A teraz mój sekretny składnik. Dodam dymiącą się wodę. Jakie to piękne. Znowu wymyśla jakieś bzdury. Trzeba przecież gotować z miłością. Tylko w ten sposób danie będzie najsmaczniejsze. Coś chyba poszło nie tak. Ach, te nowoczesne, wymyślne naczynia. Już prawie gotowe. Wystarczy skropić moim ulubionym syropem i można poczęstować wnuczkę. Właśnie tak, pięknie. Dobra, lody gotowe. Pozostało tylko włożyć je do miseczki i ozdobić. Okej. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko. No i oczywiście dodam bitej śmietany. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Ekstra. Dorzucę też kilka skittlesów. Są takie kolorowe. Na lodach będą wyglądać rewelacyjnie. No i jeszcze kilka ulubionych Oreo. I nie zapominajmy o słodkich rurkach. Czegoś tu brakuje. Tak, syropu czekoladowego. Mogę pożyczyć trochę od ciebie? Okej. Świetnie. No i kończymy. No co, jesteście gotowi, żeby pokazać swoje lody? No to próbujemy.
Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle smakołyków. Spróbujmy. To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Są naprawdę dobre. Okej, kolejna porcja. Co? Dlaczego tu jest jakiś liść? To trochę dziwne. Nie chcę tego listka. O, fu, to okropne. Nie chcę tego jeść. Została ostatnia porcja. Jakieś takie dziwne. Ale całkiem smaczne. Okej, wygrywają te lody. Tak, wygrałem!